Szanowni Państwo, witamy serdecznie w sali kolumnowej Sejmu Rzeczpospolitej w poniedziałek 16 stycznia. Za chwilę czworo przewodniczących parlamentów Polski, Litwy, Estonii, Łotwy podsumuje dzisiejsze spotkanie w Sejmie, w tym także podpisaną wspólną deklarację. Przypominam o zestawach słuchawkowych dostępnych z tłumaczeniem dla zainteresowanych przedstawicieli mediów. Bardzo proszę o zabranie głosu inicjatora spotkania, panią Elżbietę Witek, marszałek Sejmu. Proszę Państwa, wystarczyły zaledwie 2 tygodnie od mojego kontaktu telefonicznego z moimi kolegami przewodniczącymi parlamentów Litwy, Łotwy i Estonii, żeby odbyło się nasze spotkanie tu w Warszawie w formacie Polska plus kraje bałtyckie. To świadczy o naszej znakomitej współpracy i chciałam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować moim kolegom za to, że tak szybko zareagowali na tę moją propozycję przyjazdu do Warszawy, ponieważ okazało się dziś podczas 2 tur rozmów, że mamy dokładnie taki sam pogląd na sytuację geopolityczną w Europie. Mamy to samo zdanie, jeśli chodzi o zagrożenie płynące ze strony Rosji. Mówiliśmy wspólnym głosem o tym, w jaki sposób należy pomagać Ukrainie, żeby ta wojna zakończyła się sukcesem Ukrainy, a klęską, bezwzględną klęską Rosji. I wreszcie podpisaliśmy wspólną deklarację, która jest dowodem na naszą bardzo dobrą współpracę. Deklarację, która mówi o zmianach, jakie zaszły w geopolityce w Europie, o roli naszych państw, jaką mamy do odegrania i o tym, że jest to czas próby, która sprawdza naszą solidarność, nasze sojusze, a jak widać po dzisiejszym spotkaniu, ta współpraca między Polską a krajami bałtyckimi rozwija się naprawdę znakomicie. Proszę Państwa, podczas dzisiejszego spotkania poruszaliśmy wiele ważnych tematów, a one wynikają stąd, że wojna, jaka rozpoczęła się 24 lutego ubiegłego roku, agresją rosyjską na Ukrainę, zmieniła nie tylko sytuację geopolityczną w Europie i na świecie, ale przede wszystkim zmieniła rolę Polski, państw bałtyckich i szerzej państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z państw, które do tej pory w dużej mierze były marginalizowane, nie liczono się specjalnie z naszym głosem wtedy, kiedy ostrzegaliśmy, że Rosja jest potężnym zagrożeniem. Dzisiaj jesteśmy krajami, których się słucha. Krajami, które mają wpływ na to, co się dzieje w polityce. Jesteśmy krajami frontowymi, znakomicie rozumiemy, czym jest zagrożenie płynące z Rosji i ściśle ze sobą współpracujemy w różnych formatach. To jest kolejny format, który okazał się bardzo celny, ponieważ podczas naszych rozmów omówiliśmy najważniejsze tematy i najważniejsze problemy, wśród nich między innymi to, w jaki sposób, jakimi formami, jakimi narzędziami powinniśmy jako przewodniczący parlamentów, ale także nasi koledzy parlamentarzyści oddziaływać na inne, silniejsze, bogatsze kraje, żeby chciały wzmocnić swoją pomoc, głównie wojskową dla Ukrainy. Mówiliśmy o pomocy humanitarnej, której w dalszym ciągu należy udzielać Ukrainie, bo ona jest potrzebna. Mówiliśmy o tym, jak wzmocnić bezpieczeństwo naszych państw, bezpieczeństwo Europy, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się w tym roku szczytu NATO, który odbędzie się na Litwie. Mówiliśmy o tym, że dobrze byłoby, gdyby bukareszteńska dziewiątka mogła się odbyć w wymiarze parlamentarnym. I tutaj moja koleżanka z Litwy, Wiktoria, odpowiedziała na tę propozycję bardzo pozytywnie. Spróbujemy, być może ta inicjatywa nam się uda. Mówiliśmy także o podejmowanych przez Rosję tak zwanych miękkich próbach wejścia z powrotem do cywilizowanego świata. Między innymi poprzez sport, olimpiadę, jaka przed nami, ale także poprzez różne wydarzenia kulturalne. I uznaliśmy, że naszym obowiązkiem i naszym zadaniem jest niedopuszczenie do tego, żeby takimi właśnie miękkimi środkami Rosja z powrotem chciała wrócić do polityki, żebyśmy zapomnieli o tym okrucieństwie wojny, jaka w tej chwili toczy się na terenie Ukrainy. Ale proszę Państwa, to dzisiejsze spotkanie to było naprawdę bardzo wiele nowych, cennych pomysłów i inicjatyw, które będziemy chcieli realizować w najbliższych tygodniach i w najbliższych miesiącach. To nie tylko kwestie zorganizowania spotkania przed szczytem NATO, ale to także zabieganie o to, żeby Ukraina mogła stać się jak najszybciej członkiem nie tylko Unii Europejskiej, ale także Paktu Północnoatlantyckiego. Mówiliśmy o naszej ofensywie
przede wszystkim w tych państwach, które mają jeszcze jakieś wątpliwości, będziemy takie inicjatywy podejmować, ale rozmawialiśmy także o problemie, który nie tak często pojawia się w przestrzeni publicznej, mianowicie mówiliśmy o Afryce, o tym, że z tym przekazem, prawdziwym przekazem, rzetelnym przekazem musimy dotrzeć na kontynent afrykański, do krajów Ameryki Łacińskiej i na Bliski Wschód, dlatego że te kraje są w różnych organizacjach międzynarodowych i w każdych z tych organizacji mają po jednym równoważnym pozostałym państwom głosie. I dotarcie do nich z prawdziwą informacją o tym, co się dzieje w Ukrainie, o tym, na czym polega agresja, jakie są zapędy i zakusy Rosji, jest bardzo ważne i będziemy starali się to zintensyfikować. Być może uda nam się zorganizować takie spotkanie, zapraszając parlamentarzystów z krajów afrykańskich tutaj do nas, żebyśmy mówili wspólnym głosem. Proszę Państwa, dla mnie najważniejsze jest to, że łączy nas wszystko. Nie było dzisiaj podczas dyskusji ani jednego punktu, w którym różnilibyśmy się albo na jego ocenę, albo na sposób podjęcia jakiejś inicjatywy czy rozwiązania jakiegoś problemu. To jest naprawdę wielka wartość i jeszcze raz chciałam z tego miejsca podziękować Wiktorii, Julii i także Edwardsowi za przyjazd do Polski, za bardzo merytoryczną dyskusję, za wnioski, które wyciągnęliśmy z tej dyskusji i za plany, jakie są przed nami i za ich realizację. Najważniejsze, proszę Państwa, jest to, że tymi punktami dzielimy się między sobą. Każdy z nas będzie miał do wykonania jakieś jedno przedsięwzięcie. Pozostałe kraje oczywiście będą w tym pomagały, bo jesteśmy przekonani, że w pojedynkę niewiele moglibyśmy zrobić, ale wspólnie możemy zrobić bardzo wiele. To, co jest ważne również, to to, że zdecydowaliśmy, że na nasze spotkania będziemy zapraszać za każdym razem Ukrainę, ale także inne państwa, jeżeli będziemy uważali, że ich obecność na tym spotkaniu jest potrzebna. Chodzi o to, żeby ofensywę, jaką jest dyplomacja parlamentarna, która się już rozpoczęła kilka lat temu, kontynuować w dalszym ciągu, bo wszyscy zgodziliśmy się z tym, że dyplomacja parlamentarna, szczególnie w warunkach trudnych, a z takimi mamy przecież do czynienia, odgrywa naprawdę bardzo ważną rolę i to jest również to, co nas wszystkich łączy. Jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję za przyjazd do Polski, za taką owocną dyskusję. Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, bardzo dziękuję. Bardzo proszę o zabranie głosu panią Wiktorię Cmiltę-Nielsen, przewodniczącą Sejmasu Republiki Litewskiej. Thank you so much. Well, first of all, I would like to express my gratitude. Przede wszystkim chciałabym wyrazić wdzięczność wobec pani marszałek Elżbiety za to, że zgromadziła nas dzisiaj w Warszawie. Za to, że mogliśmy omówić ważne kwestie, kwestie, które nas jednoczą, jednoczą państwa, które myślą w podobny sposób. Przede wszystkim w kontekście rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. Mamy bardzo dobre doświadczenia ze ścisłej współpracy, jaka miała miejsce w ostatnim roku. A dzisiejsze spotkanie to kolejny krok w kierunku pogłębiania tej współpracy, zwłaszcza na szczeblu parlamentarnym. Niedawno padło i zostało odnotowane przy wielu okazjach, że środek ciężkości w Europie przesunął się w stronę naszych państw. I jest to uzasadnione, ponieważ jesteśmy bardzo konsekwentni, bardzo zdeterminowani i bardzo aktywni. To nasze państwa bardzo wcześniej głośno mówiły o zagrożeniach płynących z imperialistycznych ambicji Rosji. Głośno mówiliśmy o konieczności wsparcia Ukrainy i wspierania państw Partnerstwa Wschodniego. Niestety wydarzenia, które miały miejsce na długo przed 24 lutego i które zostały zintensyfikowane przez wojnę w Ukrainie, udowodniły, że nasze państwa miały rację. W tym kontekście parlamenty jako wcielenie demokracji to jeden z najważniejszych symboli dyplomatycznego porządku i mają bardzo ważną rolę do odegrania w kontekście
kontekście działań rosyjskich. Omówiliśmy wspólne inicjatywy. Przede wszystkim jest to wspieranie Ukrainy w jej dążeniach do wygrania wojny. Omawialiśmy wszelkie formy pomocy, pomoc humanitarną, dostawy broni, a także dawanie odpór Białorusi pod władzą Łukaszenki. Mówiliśmy także o miękkich środkach, z których korzysta Rosja w takich dziedzinach jak sport i kultura. To także ważna kwestia, z którą trzeba zmierzyć się w przyszłości. Przekazałam także moim kolegom i koleżankom istotność nadchodzącego szczytu NATO w Wilnie. Litwa przygotowuje się do bycia gospodarzem tego szczytu. Jest to niezwykle istotne wydarzenie dla bezpieczeństwa naszego regionu, a także dla przyszłości całego Sojuszu. Mam nadzieję, że będzie to przełomowe wydarzenie dla naszych kolegów i koleżanek, dla naszych sąsiadów, dla państw, które chcą przystąpić do NATO, czyli Finlandii i Szwecji. Musimy wesprzeć także Ukrainę na jej ścieżce do przyłączenia się do wspólnoty eurotransatlantyckiej. Dzisiaj mówiliśmy także o wielu płaszczyznach, na których możemy współpracować. Przede wszystkim nasz format czterech państw, o inicjatywie Trójmorza, a także rozmawialiśmy o kierowaniu uwagi na Ukrainę w formatach europejskich, na promowanie jedności wśród państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO, bo ta jedność jest niezbędna, żeby zmierzyć się z obecnymi wyzwaniami i wsparciu Ukrainy. Dziękuję za to spotkanie i cieszę się na przyszłą ścisłą współpracę w ramach naszych wspólnych formatów. Proszę o zabranie głosu pana Jurija Ratasa, przewodniczącego Rigi KOGU Republiki Estońskiej. Szanowni Państwo, koleżanki, koledzy, chciałbym również rozpocząć od głębokich wyrazów uznania dla pani marszałek Elżbiety Witek, która naprawdę przejęła pałeczkę i zorganizowała tę inicjatywę gromadzącą naszą czwórkę tutaj w Warszawie. To jest szalenie ważne, że możemy pokazać naszą jedność, nasze bardzo podobne podejście, w którym mówimy dokładnie jednym głosem w sprawach obronności i bezpieczeństwa. To wspaniałe, że Polska, Łotwa, Litwa, Estonia są bliskimi sąsiadami, strategicznymi partnerami i podzielają tak wiele opinii w obliczu obecnych wyzwań, zwłaszcza w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, kiedy znaleźliśmy się w zupełnie nowym środowisku bezpieczeństwa. I w tym kontekście bliska współpraca, wymienianie się informacjami, spotkania są tak ważne i oczywiście spotkania pomiędzy państwami bałtyckimi i Polską nabierają bezprecedensowej wagi. Ja myślę, że te ramy wytyczone dla nas są bardzo konkretne. Dla nas na 100% musimy, na 100% jesteśmy przekonani, że Ukraina musi wyjść zwycięsko z tej wojny. I cóż, jeżeli pomyślimy sobie wstecz o roku 2008 i szczycie bukaresztańskim NATO, gdzie była mowa o tym, że Ukraina powinna stać się członkiem NATO i że powinna mieć drogę ku członkostwu w NATO. I kiedy pomyślimy sobie o naszych aktywnych wysiłkach, które toczą się teraz, by Ukraina rzeczywiście mogła wygrać tę wojnę i ochronić swoją społeczność. I kiedy mówimy o intensyfikacji naszej własnej współpracy, zwłaszcza na poziomie parlamentarnym, zwłaszcza podejmując coraz to bardziej proaktywne działania jako przewodniczący parlamentów, jako parlamenty, no cóż, podpisujemy się pod tym pomysłem w 100%. Ta współpraca wielowymiarowa na poziomie komisji, na poziomie grup dwustronnych, grup przyjaźni, również współpraca na arenie międzynarodowej na rzecz wsparcia Ukrainy, również współpraca mająca na celu ułatwienie drogi Ukrainy do
członkostwa w Unii Europejskiej, NATO, to wszystko ma ogromne znaczenie. Mamy też wyzwania w naszym własnym gronie. Polepszenie siatki połączeń, w tym połączeń kolejowych i innych, współpraca gospodarcza, wzmacnianie naszej niezależności, to wszystko jest kluczowo ważne. Mówiąc o bezpieczeństwie, rzeczywiście NATO jest tutaj kluczowo ważne w naszym regionie. Przygotowujemy się w tej chwili do kolejnego szczytu NATO w Wilnie i chcemy upewnić się również w grupie B9, że decyzje, które zapadły w Madrycie, zostaną szybko wdrożone. Tak jak mój przedmówca powiedział, my również tutaj podpisujemy się pod inicjatywą Trójmorza. Myślę, że to jest jeszcze lepszy sposób na wzmacnianie współpracy pomiędzy naszymi krajami i wzmacnianie również powiązań infrastrukturalnych między naszymi krajami pomoże nam zacieśnić więźni. Raz jeszcze dziękuję Elżbiecie oraz moim przyjaciołom z Łotwy i z Litwy za to spotkanie i wyglądam jeszcze silniejszej. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana Edwarda Smiltensa, przewodniczącego Sejm Republiki Łotewskiej. Pani marszałek Elżbiety Witek, dziękuję bardzo for hosting us today in Warsaw. Ugoszczenie nas w Warszawie. Mogę powiedzieć, że prawdą jest, że w momencie, że niezależnie od tego, do którego państwa się udamy, zawsze widzimy, że przeszłość jest taka sama dla wszystkich państw. Miały w niej miejsce te same tragedie, te same problemy. Nas łączy historia. Wiemy doskonale, czym jest Rosja. Wiemy to bardzo dobitnie. Odczuliśmy to bardzo wyraźnie. A w tej chwili możemy czerpać pewną dumę z tego, że to jest moment, w którym możemy powiedzieć, a nie mówiliśmy. Jest to dla nas wyjątkowa sytuacja. Jesteśmy w przełomowym momencie historii. W tej chwili kraj, który jest uznawany za państwo wspierane przez niektórych, a tymczasem dopuszcza się ludobójstwa, przypuszcza atak na niezależność, na suwerenność innego państwa. Państwo, którego przywódca próbuje odwrócić bieg historii i sprowadzić nas z powrotem do przyszłości, natrafia na pewną przeszkodę. Otóż my chcemy iść do przodu, nie chcemy się cofać. Dlatego w tym momencie jest to tak ważne i za to dziękuję Elżbiecie, że pracujemy, że działamy. Podejmujemy wysiłki razem i mówimy jednym silnym głosem o interesach i wartościach naszych państw. Przyjechałem do Warszawy bezpośrednio z Ukrainy, gdzie spędziłem niemal 5 dni. Co istotne, doskonale rozumiemy, że właśnie tworzy się historia i że właśnie w tym momencie decyduje się, jak będziemy żyć w przyszłości, jaka będzie nasza przyszłość. Rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim, z premierem i wygląda na to, że najgorsze ma dopiero nadejść. Musimy więc działać proaktywnie. Musimy bronić Ukrainę i wspierać ją na wszystkie możliwe sposoby dyplomatyczne, humanitarne, a także wojskowe. Musimy być rzecznikami Ukrainy we wszystkich dostępnych nam formatach. To leży w interesie Unii Europejskiej, naszych państw, naszego regionu, a także w interesie Ukrainy. Dlatego razem możemy zdziałać więcej i nasz głos będzie lepiej słyszalny. Musimy opowiadać się za szybszym przyłączeniem się Ukrainy do Unii Europejskiej, a także NATO, żeby Ukraina stała się państwem członkowskim NATO.
a także innych istotnych kwestii dotyczących tego państwa. Już padło tutaj wiele o inicjatywach, które omówiliśmy. To było niezwykle owocne spotkanie, ale podkreślę jeszcze kilka kwestii. Akcesja Finlandii i Szwecji do NATO. Tutaj jest jeszcze kilka kwestii. Prowadzone są rozmowy z Turcją i ten proces musi się zakończyć tak szybko, jak to możliwe, żeby zabezpieczyć region basenu Morza Bałtyckiego. Musimy więc rozmawiać z Turcją. Musimy postarać się wywrzeć wpływ na te procesy i wywrzeć swój wpływ. Za pomocą istniejących formatów możemy doprowadzić do tego, że spotkają się różne państwa. Możemy także skontaktować się z państwami, które z nami współpracują, z Kanadą, z Wielką Brytanią, ze Stanami Zjednoczonymi. Elżbieta wspomniała już kwestię Afryki. Rosja korzysta ze wszystkich dostępnych jej możliwości, żeby wywierać wpływ na państwa, które należą do instytucji międzynarodowych i mają w nich głos. Dlatego tak istotna jest współpraca z Afryką. To było ważne już wcześniej. Nasze państwa mają pewne przewagi, z których mogą w tej sytuacji skorzystać. I naszym obowiązkiem jest postarać się wywrzeć wpływ na te procesy, tak żeby osiągnąć nasze cele i przeforsować nasze pomysły. Raz jeszcze dziękuję Elżbiecie za ugoszczenie nas tutaj w Warszawie. Opowiadamy się za naszymi wspólnymi wartościami, za suwerennością, niezależnością i demokracją. Marszałek Sejmu, pani Elżbieta Witek. Proszę państwa, po usłyszeniu tego wszystkiego, co powiedzieli moi koledzy, mogę tylko powtórzyć raz jeszcze, że razem możemy zdziałać naprawdę bardzo wiele. Przypomnę, że jako parlamentarzyści mamy mandat pochodzący z wolnych wyborów i możemy naprawdę bardzo wiele pomóc. Dziś sytuacja pokazuje, na kogo można liczyć, kto miał rację, kto realnie ocenia sytuację i z naszymi państwami, z głosem naszych państw, Europa i świat już się dzisiaj liczą. Dlatego bardzo się cieszę z tego, że to dzisiejsze spotkanie zakończyło się podpisaniem deklaracji, która przypieczętowała nasze bardzo dobre relacje i stała się podstawą do tego, żeby je intensyfikować, zapraszając na nasze spotkania także inne państwa, w tym za każdym razem Ukrainę. Tak, żebyśmy mieli nie tylko wiedzę aktualną o tym, jaka jest sytuacja na Ukrainie, ale żebyśmy przede wszystkim wiedzieli, czego najbardziej w konkretnym momencie Ukraina potrzebuje, żebyśmy mogli we właściwy sposób na to reagować. Jeszcze raz dziękuję za obecność w Warszawie, dziękuję za bardzo konstruktywną rozmowę i mam nadzieję do rychłego zobaczenia, dlatego że przed nami inicjatywy, które wcale nie są takie odległe, a do których się zobowiązaliśmy. Bardzo państwu dziękuję. Pani marszałek, państwo przewodniczący, dziękujemy. Dziękujemy państwu za obecność. Do zobaczenia. Do widzenia. Jeszcze raz, koleżanko, dziękuję ci bardzo.